Witam wszystkich na sesji Rady Gminy Giżycko. Otwieram 8. sesję Rady Gminy Giżycko. Na 15 radnych w sesji uczestniczą wszyscy radni, więc podejmowane uchwały będą prawomocne. Porządek obrad otrzymaliście Państwo wraz z materiałami na sesję. Czy są uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Wszyscy. Protokół z poprzedniej sesji otrzymaliście Państwo godzinę przed sesją. Czy są uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę Państwa, w okresie między sesjami ja jako przewodniczący rady uczestniczyłem między innymi w spotkaniu organizacyjnym z przedstawicielami Rady Miasta oraz Rady Powiatu w temacie przygotowań uroczystej sesji z okazji 25-lecia samorządności w Polsce. Uczestniczyłem również we mszy dziękczynnej oraz majówce we wsi Spytkowo. Brałem udział we wspólnym posiedzeniu wyjazdowym Rady Gminy Giżycko w temacie dróg gminnych, jak również uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa przed tą sesją. Zajmowałem się także bieżącymi sprawami mieszkańców naszej gminy. I to tyle. Dziękuję, jeżeli chodzi o moje przedstawienie, co ja robiłem. Teraz poproszę Pana Wójta o przedstawienie, co u Pana Wójta. Szanowni Państwo, od ostatniej sesji miałem szereg różnych spotkań, wizyt i działań. Między innymi uczestniczyłem w festiwalu promocji gospodarczej, gdzie rozdane były nagrody najlepszym tej kategorii. Między innymi wyróżnienie też dostał portal Mazury Aktywne z Giżycka za promocję naszego regionu i organizowany konkurs. Uczestniczyłem w spotkaniu z wojewodą, z panem Podziewskim. Rozmawialiśmy na temat tutaj możliwości naszego regionu rozwoju. On też uczestniczył właśnie w tym festiwalu promocji gospodarczej. Uczestniczyłem w dwudniowej konferencji na temat oświaty, która zorganizowana była w Ełku. Brałem udział w spotkaniach na temat przygotowań do naszej uroczystości 25-lecia samorządności oraz regat rząd-samorząd. Ustalaliśmy, jakie będą po kolei tam nasze działania i kogo zapraszamy. I już dziś mamy całą listę zaproszonych gości ustaloną i zaproszenia wysłane. Wy również otrzymaliście zaproszenia i liczę na obecność. Miałem spotkanie z kuratorem oświaty w Olsztynie. Specjalnie tam wybrałem się na rozmowę. Uczestniczyłem w trzecim regionalnym konkursie piosenki polskiej śpiewający kormoran w Wilkasach. Była to impreza zorganizowana przez GoGiF. Cieszy się bardzo dużą popularnością, bardzo dużo osób wystąpiło i była na moim zdaniem wysokim poziomie. Brałem udział w 6. regionalnym meetingu pływackim Olimpiad Specjalny w Giżycku, zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku. Brałem również udział w odpuście w Sterławkach Małych i w spotkaniu z mieszkańcami, również w mszy świętej w Spytkowie i później w poczęstunku i spotkaniu z mieszkańcami. Zorganizowałem zebranie czy spotkanie z sołtysami. Ustalaliśmy wspólne możliwości działania i włączenia się sołtysów na przykład w remonty dróg i nadzorowanie tych działań gminnych. Uczestniczyłem w święcie szkoły w gimnazjum w Wilkasach.
były rozdane różnego rodzaju nagrody uczniom, którzy zdobyli, którzy mieli osiągnięcia sportowe i naukowe. Szkoła w Wilgasach ma bardzo duże osiągnięcia i muszę powiedzieć, że pan dyrektor jest bardzo dobrym menadżerem tej szkoły. To widać po osiągnięciach uczniów. Grupa kreatywna, która tam funkcjonuje, pozyskała środki na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Tam będzie reprezentowała i naszą gminę, i Polskę w ogólnoświatowym konkursie kreatywności. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo dużym zaangażowaniem wykazali się rodzice, którzy poświęcili dużo czasu i dużo aktywności swojej, wykazali się, by pozyskać środki na wyjazd dzieci do Stanów Zjednoczonych. Uczestniczyłem w otwarciu sezonu na moście obrotowym w Giżycku, później w biegach rodzinnych, w lesie miejskim w Gajewie, gdzie również brałem udział. To muszę powiedzieć, że bardzo ładna impreza i zachęcam wszystkich do takiej aktywności. Brało udział ponad 400 zawodników, w zasadzie to uczestników, bo większość z nas to byli amatorzy biegania. I dzisiaj chciałbym też wszystkich zaprosić na dzień 17 maj, ponieważ będą organizowane w Wilgasach mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją. Jest to bardzo dobrze przygotowana impreza, gdzie będzie szereg atrakcji, gdzie będzie można brać udział w konkursach, będzie można degustować różne potrawy rybne i nie tylko. Będzie można skorzystać, przepraszam, z rejsu, statkiem. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Impreza organizowana m.in. przez GOKiR. Uczestniczyłem również w pożegnaniu 15. Brygady Zmechanizowanej w Giżycku. To był 32. kontyngent wojskowy, który udaje się do Kosowa. I to tak pokrótce relacja z moim działem, co się dzieje teraz. Dziękuję za uwagę. Dziękuję pana wójta. Teraz proszę radnych o zadawanie pytań do pana wójta. Pan radny Chopulski Piotr, proszę. Mówicie, mam takie zapytanie, czy w ramach remontu dróg może poruszany temat plaży gminnej w Lublinie? Bo to można by było w ramach remontu dróg wyrównać tam ten teren. Tam jest w chwili są takie roki podrywane przez wodę. Należało by wyrównać, no i powiedzmy podsypać piasku i tą drogę już wyrobić. To jest takie fatalne. A mając ludzi i ludzi się zaczyna burzy, bo powiedzmy to są wioski Kożuchy, Kubałki Małe, Krupy, Siedliska i Giżycko. Także tych samochodów, jak przychodzą przez świątecznie, czy takie powiedzmy dni wolne, to jest bardzo dużo. I po prostu ludzie nie mają gdzie usiąść. To jest to są niedługości. Tam nie duży, prawda, nakład. Tam trzeba było kilka ładnych, 15 wywrotek piasku. Wyrównać to, żeby było ładnie. To może być. Proszę, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zadać pytanie do pana wójta? Proszę, pan radny Jerzy Kuczek, proszę. Ja mam pytanie do pana wójta następujące. Pani Misiak Gabriela w miejscowości Kalinowo wybudowała dom. W zeszłym roku pani Gabriela wykonała projekt sieci wodno-kanalizacyjnej na swój koszt. Złożyła to w gminie, bo było domówione, że gmina jakoś pomoże i wykona ten fragment sieci, aby ludzie mogli tam ewentualnie zacząć mieszkać. Na jakim etapie ewentualnie jest realizacja tego, tej sytuacji? No, nie wiem, jak to nazwę. Rozmawiałem z tą panią w zeszłym tygodniu, także chciałem poruszyć się. Czy ktoś z Państwa radnych chce zadać pytanie panu Wójtowi? To ja bym uzupełnił tutaj, chodzi o wypowiedź pana Jerzego, bo też do mnie ta pani się zwracała. W poprzedniej kadencji ona chciała, żeby do jej domu przyłączyć właśnie tam wodę, kanalizację. No i ktoś tu z gminy, nie wiem czy to pan czy jakiś inny urzędnik, powiedział, że jeżeli ona będzie partycypować w kosztach, czyli zrobi projekt na swój koszt, to jej to podłączą. I ona zrobiła, co do niej należy i to wszystko się zatrzymało. To chodzi, żeby to sprawdzić, na jakim etapie, może tam wszystko jest w porządku, ale to nie jest zrobione jeszcze.
I jeszcze mam taką sprawę do pytania do pana wójta, bo jeżeli chodzi o drogi żwirowe, które są w tej chwili remonty tych dróg wykonywane, u nas w miejscowości zostało już tak pierwszy etap zrobiony i doszliśmy do wniosku, ja jeszcze tam z innymi mieszkańcami, że jeżeli chodzi o torowiska, te były torowiska nieczynne, to jeżeli chodzi o miejscowość Grajwo Kąp, torowisko, to jemu niewiele brakuje, żeby można z niego zrobić ścieżkę rowerową. Czyli ono jak jest wyrównane gwiazdką, podsypane żwirem, to już jest praktycznie gotowe, nie trzeba wielkich nakładów. I teraz, jeżeli chodzi o dalszy etap tego torowiska od Upałt do miejscowości Ruda, tam wystarczy tylko podsypać troszkę dziury, uzupełnić, bo to wiadomo, że na tych torowiskach podsypka jest bardzo dobra, bo to po niemieckie torowisko, czyli kruszywo jest. I trzeba go tylko podsypać lekko i krzaki troszkę podciąć po bokach, bo zakrzeczenia są duże. I myślę, że takim niewielkim nakładem moglibyśmy mieć kawałek takiej ścieżki. Jeszcze myślę o tym, żeby zwrócić się do przedstawicieli gminy Miłki, bo u nas na jakimś etapie torowisko przechodzi w gminę Miłki. A jeżeli chodzi o torowisko, które jest z Giżycka do Kurbanek, jeżeli chodzi o to torowisko, tam szyny są zdjęte i też mi się wydaje, że można tę równiarką po prostu przerównać. To nie jest duży koszt i ludzie by mogli rowerami bezpiecznie jeździć, niekoniecznie asfaltem, gdzie jeżdżą samochody i tyle. Myślę, że to niewielkim nakładem moglibyśmy to wspólnie z gminą Miłki czy z gminą Kurbanki się domówić, żeby przerównać, troszkę podsypać i byłaby korzyść dla mieszkańców. I myślę, i dla nas to by się przydało. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pan Jerzy Puczek chciałby? Proszę zapisać. Jeszcze chciałem prosić pana wójta o zorganizowanie spotkania z panią leśniczyną odnośnie wykonania szlaku spacerowego w lesie między miejscowościami Biegna Góra i Wron. Ten temat poruszałem już kilkakrotnie, ale będę, że tak powiem, drążył cały czas. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Wiesław Kulik, proszę. Chciałbym pytać o jedną rzecz, takie padło do mnie pytanie, czy ciężarówki, które mają nam dostarczyć szybko, będą ważone, czy to jest na ilość ciężarówek? Bo po prostu chcieli ludzie wiedzieć, czy kruszywo będzie ważone, czy będzie tak jak mówię, wyrywkowo. Tak, bo będzie na sztuki. Mowa zawarowana. No, tak. Czy to jest na tonaż, czy na wielkość? Na tonaż, tak. Z tego czasu. Jeszcze panie Piotrze, to nie są sprawy różne. Pytanie mam do pana wójta. No to proszę. Jeśli chodzi o to, więc z tego czasu myśmy też korzystali z usług. Więc za każdym przyjazdem danej wywrotki kierowca okazywał wydruk z wagi. I tu nie było, takie wszystko było zdobyć. No, że on był wyrywkowo sprawdzić. Wyrywkowo sprawdzamy, jest z tego, co wie pan Malitka Wojciech, sprawdza wyrywkowo, ale to trzeba sprawdzić. Pan wójt sprawdzi to pewnie jeszcze. Czy jeszcze ktoś ma pytania do pana wójta? Proszę, pan radny Andrzej. No, widziałem takie pytanie, że się cmentarza paroszonego, pan czy może jakieś ogrodzenie? Z tego co to jest już przejazd, prawda? Więcej pytań nie widzę. Nie ma więcej pytań? Nie ma. Dziękuję. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Działka numer 24/6, powierzchni 11 arów, położona we wsi Krupli. Proszę panią kierownik, panią Aniu o przedstawienie. Uchwała Rady Gminy Giżycko wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24/6 o powierzchni 0,1100 hektara, położonej w miejscowości Krupli, obręb geodezyjnym przeznaczenie pod uprawę rolną. Szczegółowe wyłożenie o znaczeniu nieruchomości, której mowa, zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały. A to jest na dziękuję pani kierownik za przedstawienie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie projektu uchwały przedstawionej? Nie widzę. Projekt uchwały był omawiany na połączonych komisjach rozwoju gospodarczego oraz rolnictwa. Proszę przewodniczącego pana Leszka o opinię. Dziękuję
Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie dyrektora? Za podjęciem uchwały, przepraszam. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu? Proszę o podniesienie rąk. Dziękuję. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działka numer 143/3 o powierzchni 3,73 ara położona w miejscowości Koźlu. Proszę panie kierowniku o przedstawienie projektu. Uchwała Rady Gminy Giżycko w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej własności działki oznaczona numerem rodzynnym 143/3 o powierzchni 0,0373 hektara położonej w miejscowości Kozin, obręb rodzynny Kozin jako teren dawnej drogi gminy. Szczegółowo położenie oznaczenia nieruchomości zawiera akta stanowiąca rocznik do uchwały. Dziękuję. Projekt uchwały również był omawiany na połączonych komisjach. Proszę pana przewodniczącego o opinię. Opinia komisji pozytywna. Kto z państwa radnych, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedstawionej? Proszę o podniesienie rąk. Ręki do głosu. Jednogłośnie, dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 9 punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki numer 18/9 o powierzchni 11 arów położonej w obrębie geodezyjnym Wronka. Proszę o przedstawienie. Uchwała Rady Gminy Giżycko w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy działki o numerze geodezyjnym 18/9 o powierzchni 0,1128 hektarów położonej w obrębie geodezyjnym Wronka na okres 3 lat. Szczegółowe oznaczenie gruntu, którym mowa, zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały. Dziękuję. Projekt uchwały był szybowo omawiany na połączonych komisjach. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Giżycko na rok 2015. Proszę panią księgową. Uchwała Rady Gminy Giżycko. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Giżycko na rok 2015. Zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Budżet gminy Giżycko na rok 2015 po zmianach wynosi plan dochodów ogółem w wysokości 34 153 900 zł i 8 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 30 503 337 zł i 8 groszy, dochody majątkowe w wysokości 3 650 563 zł, plan wydatków ogółem w wysokości 33 336 899 zł i 8 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 30 191 461 zł i 19 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 3 145 437 zł i 89 groszy. Nadwyżka budżetu w wysokości 817 001 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów
przychody budżetu w wysokości 1,5 miliona, rozchody budżetu w wysokości 2 317 tysięcy i 1 złotych, wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 274 831 złotych 35 groszy, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w takiej samej wysokości, zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku po zmianach zawiera załącznik numer 6 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowo wszystkie zmiany zostały omówione na Komisji Finansowej. Nie wiem, czy mam przedstawić. Myślę, że nie trzeba. Bóg będą pytania, jakie będzie chciał zapytać. Kto jest radny, będzie miał pytanie, to odpowiem. Dziękuję. Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na połączonych komisjach rozwoju gospodarczego i finansów oraz Komisji Rolnictwa. Proszę o opinię pana przewodniczącego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie zmian w budżecie? Proszę, pan radny Wiesław. Chciałem zapytać, bo rozumiem, że przychody budżetu w wysokości 1,5 miliona to jest ten kredyt, który żeśmy wzięli na koniec roku. Czy na początek tak, czy się brać? Będzie. Który będzie wzięty. W związku z tym ta podwyżka, która tutaj się znajduje, to jest 870. To jest nadwyżka z tamtego roku. Mm-hmm. To jest na spłatę kredytu. Tak, to jest wszystko na spłatę kredytu. Dziękuję panu radnym. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie zmian w budżecie? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Nie poproszę, tak? Nie jednogłośnie, ani głosowanie. No to właśnie sprawdzamy. Dobrze. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy Giżycko. Jak państwo pamiętają, na poprzedniej sesji to przeczytałem tę skargę i skierowaliśmy ją do rozpatrzenia do komisji rewizyjnej. Proszę pana przewodniczącego komisji rewizyjnej o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. Uchwała Rady Gminy Giżycko z dnia 7.2.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy Giżycko. Podstawa prawna. Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje. Uznać skargę pana Mariana Abramczyka na wójta gminy Giżycko za niezasadną. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 9 kwietnia 2015 roku do Rady Gminy Giżycko wpłynęła skarga pana Mariana Abramczyka na działania nieuprawnione wójta gminy Giżycko. Skarga dotyczy sposobu załatwienia skargi na pracownika urzędu gminy w związku z prowadzonym przez niego postępowaniem wyjaśniającym wszczęty w sprawie dotyczącej wymierzenia podatku od nieruchomości. Wójt uznał za niezasadną skargę na pracownika, któremu skarżący zarzucał niewłaściwe przeprowadzenie oględzin nieruchomości i niewłaściwą treść protokołu z oględzin. Wójt nie podzielił stanowiska skarżącego, że w związku z fotografowaniem pieczątek stojących na odkrytej półce biurka pracownik dokonał przeszpania biurka. Wójt nie uznał też za słuszne zarzuty skarżącego dotyczących treści protokołu oględzin. Po analizie dokumentacji i wyjaśnienia złożonych przez wójta oraz pracownika, którego działania były wcześniej skarżone, Rada Gminy uznała, że zarzuty skargi na wójta są niezasadne. Rada Gminy podziela stanowisko wójta,
że sfotografowanie pieczątek stojących w przezroczystym słoiku na okrytej półce biurka nie oznacza, że doszło do przeszukania biurka. Pracownik nie otwierał szafek ani szukał, a jedynie sfotografował to, co zobaczył na ukrytej półce. Jak podaje sam skarżący w treści skargi, w ramach oględzin można zapoznawać się z przedmiotem oględzin między innymi w sposób dotykowy. Zdaniem Rady Gminy słusznie też wójt gminy uznał za niezasadne zarzuty skarżącego dotyczące treści protokołu kontrolnego. W trakcie dokonywania oględzin skarżącego reprezentował pełnomocnik, który żadnych zastrzeżeń do treści protokołu nie złożył. Skarżący podaje natomiast, że sam złożył takie zastrzeżenia do akt sprawy prowadzonego postępowania podatkowego. Zarzuty w tej części rozpatrywane są zatem w postępowaniu podatkowym prowadzonym na podstawie przepisów ordynacji podatkowych. W tej sytuacji uznać należało, że wójt właściwie rozpatrzył skargę na pracownika urzędu gminy, wobec czego skarga na wójta gminy uznano za niezasadną. Przewodniczący Rady Gminy Wieloniczy. Dziękuję dla pana przewodniczącego. Czy ktoś z państwa rady chciałby zabrać głos w przedstawionej sprawie? Nie widzę. Kto z państwa rady jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy Giżycko? Jednogłośnie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Teraz przechodzimy do punktu 12. Przyjęcie oświadczenia w sprawie obchodów jubileuszu 25-lecia samorządności. Proszę panią wiceprzewodniczącą, panią Agnieszkę o przeczytanie oświadczenia. Rozpatrzenie Rady Gminy Giżycko z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie obchodu jubileuszu 25-lecia samorządności. Na podstawie paragrafu 21 ust. 2 punkt c statutu Gminy Giżycko Rada Gminy Giżycko oświadcza, co następuje. Paragraf 1. Rada Gminy Giżycko zgodnie z Radą Miejską w Giżycku i Radą Powiatu w Giżycku uznają za niezwykle cenne i wyjątkowo ważne dla rozwoju lokalnych wspólnot Giżycka i okolicy zdobycze transformacji ustrojowej z 1990 roku, której rezultatem jest Polska samorządowa. W dniu 29 maja 2015 roku uroczystą sesją trzech samorządów inaugurujemy w gminie Giżycko, mieście Giżycko i powiecie giżyckim obchody rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych z dnia 27 maja 1990 roku jako święta samorządności. Rada Gminy Giżycko występuje zgodnie z Radą Miejską w Giżycku i Radą Powiatu w Giżycku, zapraszając wszystkich mieszkańców i organizacje do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, w których po upływie ćwierćwiecza okażemy jedność i podkreślimy wagę, jaką ma dla nas wolność i prawo samostanowienia o losach naszych lokalnych wspólnot. Przypomnimy, utrwalimy i nadamy należną rangę zmianom, jakie nastąpiły w powiecie, mieście i gminie Giżycko w roku 1990. I wspólnie przypomnimy o datach, wydarzeniach i ludziach, którzy przez ostatnie 25 lat tworzyli podwaliny terytorialnej samorządności, byśmy dzisiaj z dumą mogli myśleć o swojej małej ojczyźnie. Podkreślimy dorobek osiągnięty dzięki dotychczasowej współpracy samorządów gminy Giżycko, miasta Giżycko i powiatu giżyckiego. 25 lat samorządności skłania do podsumowania, ale i obliguje do spojrzenia w przyszłość naszej gminy, miasta i powiatu. Troska o przyszłe lata kładzie na nas obowiązek skierowania apelu do decydentów, aby prócz nałożonej już odpowiedzialności nastąpiło również zwiększenie autonomii i samodzielności samorządów w realizacji podstawowych potrzeb lokalnych, w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego, finansów publicznych, polityki edukacyjnej i oświatowej oraz pomocy społecznej. Zadania mogą być właściwie realizowane przez samorządy jedynie przy zapewnieniu prawidłowego, jasnego i przejrzystego ich finansowania. Paragraf drugi. Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panie wiceprzewodniczący. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie oświadczenia?
Proszę pan Wiesław, radny Wiesław. Chciałbym się tak zapytać wszystkich radnych, czy to jest zgodne, bo tak, napisaliśmy to, że to jest oświadczenie Rady Gminy Giżycko, natomiast w paragrafie pierwszym piszemy, że Rada Gminy Giżycko zgodnie z Radą Miejską i Radą Powiatu. Czy to nie powinno być tylko oświadczenie naszej Rady, w związku z tym, że to nie jest posiedzenie wspólnych trzech rad? I uważam, że powinno być w tym paragrafie, że Rada Gminy Giżycko uznaje za niezwykle cenne i tak dalej. Natomiast wtrącenie tutaj Rady Powiatu i Rady Miasta. Nie wiem, bo może te oświadczenia akurat opracowywaliście razem z trzema tutaj. Zaraz zbija się, panie. No, bardzo proszę. Tak. Ja miałem zamiar tu na początku powiedzieć, ale jak pan radny zapytał, to w tej chwili odpowiem, że jeżeli chodzi o to oświadczenie, to ono jest podejmowane wspólnie przez trzy samorządy i dlatego to jest odrębne, że my dzisiaj na tym głosujemy. Inne rady też przegłosują to w odpowiednim czasie, ale przed tą uroczystą sesją, która się odbędzie, ze względów technicznych po prostu, bo wiadomo, jeżeli będzie uroczysta sesja, jak my zaczniemy to głosować i tak dalej, to będzie, myślę, niewygodnie. I my to żeśmy wspólnie opracowali właśnie taki projekt tego oświadczenia i teraz myślę, że my to przyjmiemy, jak radni decydują i tamte samorządy myślę, że również tak zrobią i wtedy już będzie pogłosowane po prostu. Tylko się odczyta oświadczenie na uroczystej sesji, które już jest przegłosowane. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby, czy pan by jeszcze by chciał coś dodać? Czy pan zgłasza poprawki? Proszę. Czy pan nie zgłasza poprawki? Nie, jeżeli to wyjaśnienie, to myślę, że mi wystarczy. Proszę, bo myślę, że sam się na myśli, nie widzę. Dobrze, dobrze. To dziękuję. Widzę, że nikt z radnych nie ma jeszcze zapytań w tej sprawie. Czy są jakieś jeszcze pytania? Nie ma. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego oświadczenia? Proszę podnieść rękę do góry. Przyjęliśmy to oświadczenie jednogłośnie. Proszę o 5 minut. Tak, właśnie chcieliśmy, tu kolega radny zgłaszał. Proszę państwa radnych, żeby pan wójt mógł się przygotować do odpowiedzi na zapytania. Zrobimy, ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Proszę państwa, wznawiam obrady z 8 sesji po przerwie. I teraz mamy punkt 13. Odpowiedzi pana wójta na zapytania radnych. Proszę panie wójcie o zabranie głosu. Szanowni państwo, pierwsze zapytanie dotyczyło plaży gminnej i drogi dojazdowej. Kończymy, znaczy jeszcze realizujemy pierwszy etap remontu dróg. On jeszcze się nie zakończył. W dniu dzisiejszym jedna z równiarek jest w Gajewie. Akurat dziś zrobiła tę drogę przy cmentarzu, o której tutaj nawet pisano wczoraj na łamach Gazety Giżyckiej. Tak się złożyło, że akurat tę drogę dzisiaj robiliśmy, została poprawiona. Druga równiarka jest w Wilkasach. Jak kończymy pierwszy etap, będzie można przystąpić do innych działań. Pierwszy etap był skierowany na te drogi, które są najbardziej uczęszczalne, ponieważ na plażę to nie jest jakby w pierwszym rzędzie droga do uczęszczania, w związku z tym nie została wykonana, ale teraz osoba odpowiedzialna za remonty dróg notuje sobie, sprawdza, gdzie jeszcze są potrzeby remontu tych dróg i na pewno i plaża też zostanie uwzględniona i dojazd do niej, z tym, że mamy ograniczone środki. Musimy to zrobić tak rozsądnie, żeby wszystkie w miarę możliwości, wszystkie drogi były przejezdne i w dobrym stanie. Dlatego pana zaproszę, przyjdziemy się. Tak, dlatego też między innymi było spotkanie z sołtysami i osoba odpowiedzialna za remonty dróg ma i realizuje to, że kontaktuje się z sołtysami i radnymi z danego terenu, gdzie równiarka pracuje. Jeżeli akurat sprzęt jest w tym rejonie, to na pewno i do pana dzwonił pan Malika i ustalaliście, które drogi, gdzie mają być remontowane. Jak już z powrotem ten sprzęt wróci tam i będzie drugi etap, to pewnie i tę drogę też uwzględnimy. Zadowalająca odpowiedź? Dobrze. Odnośnie pytania dotyczącego wybudowania kanalizacji we Wronach. Tak, ta pani przekazała nam projekt, z tym, że to był realizowany projekt bodajże w kwietniu tamtego roku, a przekazany dużo później. I został ta inwestycja została uwzględniona w planach, jakie zrobiliśmy.
ponieważ nie ma możliwości fizycznej wykonać wszystkich inwestycji w jednym czasie czy w jednym roku, dlatego też przygotowaliśmy plan działań dla całej gminy i chcemy, żeby sprawy inwestycyjne dotyczące wodociągów i kanalizacji były zakończone do 2020 roku. I w związku z tym podzieliliśmy zadania na 3 jednostki, które się tym zajmują. Część zadań będzie prowadził Urząd Gminy i będzie pozyskiwał środki zewnętrzne i z pozyskanych środków dofinansowanych będziemy realizowali te inwestycje. Część zadań wykonuje już Gminny Zakład Komunalny i w związku z tym, żeby nie obciążać budżetu gminy, oni wykonują te zadania w ramach amortyzacji, środków, które mają pozyskane z amortyzacji i rozpisaliśmy na ten okres zadania na każdy rok, tak żeby te środki zostały wykorzystane w pełni i realizowane zostały inwestycje. Pozostałe zadania realizuje aglomeracja, wodociągi i kanalizację Giżycko, która również inwestycje będzie realizowała ze środków pozyskanych z amortyzacji. Aglomeracja ma około 600 tysięcy rocznie takich środków do wykorzystania. To są środki gminy. Gminny Zakład Komunalny troszkę mniej, no a my będziemy w miarę możliwości pozyskiwali środki zewnętrzne i z budżetu gminy będziemy wykonywali te inwestycje. Chciałbym też przy okazji Państwu powiedzieć, że mamy już informację wczoraj, bodajże dostaliśmy techniczną, że zostały nam przyznane środki na te 3 inwestycje w sołectwie Gajewo. Mamy już przetarg rozstrzygnięty i na kwotę 637 tysięcy będzie cała inwestycja, 3 zadania. Jedno Grzybowa, Grabowa ulica i tam przy Sulimach też w Gajewie i jeszcze jedna też tutaj za Leśną. W każdym bądź razie przystępujemy do tej inwestycji. Jest to inwestycja wodociągi i kanalizacja, w głównej mierze kanalizacja. To ma być bardzo krótki termin jest realizacji, bo musimy zdążyć do końca czerwca z zamknięciem tej realizacji, ale jest to możliwe. Sprawdzaliśmy wykonawcę i mamy nadzieję, że musi nam się wyrobić w tym terminie, tak żebyśmy mogli otrzymać to dofinansowanie. Dofinansowanie jest rzędu 50% wydatków kwalifikowanych. Także realizujemy inwestycje i to inwestycje ze środków z budżetu gminy. W tym roku również już Gminny Zakład Komunalny też już przystąpił do realizacji inwestycji, też pozyskał środki zewnętrzne. Oprócz tych środków, które ma z amortyzacji, też będzie miał 50%, dobrze pamiętam, dofinansowanie i też do końca czerwca właśnie. To jest szybkie zadanie, dość trudne do wykonania, ale możliwe i jego się podejmujemy. Ta pani akurat jest zaplanowana. Jej projekt został przydzielony, można powiedzieć, dla wykonania przez aglomerację i termin realizacji 2017 rok. To nie jest odległy termin, dlatego że niektórzy mają jeszcze późniejszy, bo do 2020 zamykamy, tak liczymy, że zamkniemy wszystkie inwestycje kluczowe w gminie. Tak już jak pan przewodniczący tu się uśmiecha i pewnie myśli o swoich tam terenach, to tam też będzie aglomeracja wykonywała te zadania i w tym roku aglomeracja z tych środków wykona projekty. Projekty to też pewien okres muszą być. Tak, kąt upałty. Stypkowo i Świdry też będą robione projekty. Na niektóre odcinki kanalizacji wodociągów mamy już projekty i tam, jeżeli to są mniejsze zadania, czy też są już projekty, to też realizuje też Gminny Zakład Komunalny i my również przystąpimy jako gmina. Tylko że my już te środki, które mieliśmy możliwość wykorzystać, to inwestujemy w to zadanie w Gajewie w tym roku. To jest też duże zadanie, bo początkowo wartość tej inwestycji to była ponad 900 tysięcy, po przetargu zeszliśmy do 630. Tak. Ja tylko jeszcze mam jedno takie pytanie. Rozumiem, że teraz
gmina kieruje się innymi kryteriami, na przykład jeżeli chodzi o kolejność inwestycji, bo na przykład obserwując w swoim rejonie, według plan zagospodarowania przestrzennego rejonu, jak się wyjeżdża kierunek Kętrzyn po prawej stronie za lasem, gdzie są cztery domy zamieszkałe, a jest wykonana sieć kanalizacyjna i wodna w całym terenie, który jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, łącznie z woda, kanalizacja i elektryka. I nie wiadomo, ile tam działek zostanie sprzedanych jeszcze, bo jak jest plan, który wskazuje nam, jakie działki są do wzięcia, a niektóre działki, jak z własnej obserwacji widzę, że jak jest wyższy poziom gruntowy, to skrzynki elektryczne stoją w wodzie, to nie wiem, czy chętni będą, czy po prostu, no jak na przykład gmina kryteriami się kieruje w tej chwili, bo rozumiem, że tam to było na zasadzie chyba poznajomości, bo inaczej nie mogę tego określić. Ja to rozumiem, że to jest dodatkowe pytanie, ale przy okazji tego tematu też odpowiem. Kryterium głównym kolejności to była ilość mieszkańców i łatwość wykonywania tej sieci. Dlatego też i tu w przypadku tej pani, o której wcześniej mówiliśmy, tam koszt wykonania tej instalacji kanalizacyjnej to jest 373 tysiące i to jest do jednego użytkownika. To jest bardzo wysoki koszt i tak naprawdę no to może nam wpłynąć nawet na podwyższenie ceny później za sieć, dlatego też nie wykonujemy tego w pierwszej kolejności. Najpierw trzeba podłączyć te obszary, gdzie jest więcej mieszkańców, gdzie to wpłynie również na zwiększenie ilości ścieków, no i nie wpłynie na tak, wpływy, a nie podwyższy nam cen za opłat za te ścieki i wodę. Przy czym muszę dodać jeszcze, że te inwestycje, które teraz robimy, to z uwagi na krótki okres wykonania, to musieliśmy zrobić w takim obszarze, gdzie nam to zagwarantuje możliwość wykonania w ciągu miesiąca. Dlatego to jest obszar mniej zamieszkały. Tu akurat na ulicy Grzybowej, Grabowej, na Grabowej to jest obszar, gdzie dopiero powstają budynki. Tam już jeden już postawił do połowy budynek, drugi też zaczyna budować, ale droga jest nieurządzona, w związku z tym jest realna możliwość wykonania tej instalacji, tego kolektora sanitarnego w ciągu miesiąca. Jeżeli chodzi o ten teren Gajewo, przy Sulimach również tam jest podobna sytuacja, jest droga taka szutrowa, można to wykonać. Gdybyśmy poszli w inny teren, zabudowany czy urządzony jeszcze, czy z chodnikami, niemożliwe, nierealne byłoby wykonanie. Dlatego tutaj musieliśmy zastosować inne kryteria. Nie tylko ilości mieszkańców obecnie już zasiedlonych, tylko tych, którzy mogą się podłączyć w najbliższym czasie. Myślę, że ten temat już omówiliśmy. Torowisko nieczynne po kolei. Proszę Państwa, tak, można wykonać to na pewnie takim systemem gospodarczym, puścić równiarkę, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, tylko że na to wszystko też trzeba pieniądze. My mamy zaplanowane na remonty dróg czy naprawę i z tych kwot, które mamy, to ja będę się cieszył, jak to nam wystarczy na bieżące utrzymanie dróg. Jeżeli byśmy chcieli to jeszcze wykorzystać na te torowisko, to niestety musielibyśmy kosztem czegoś to wykorzystać. Ja zaraz tylko dokończę. To musielibyśmy kosztem czegoś to wykorzystać, ale ja myślę o tym, żeby te torowiska uruchomić jako ścieżki pieszo-rowerowe i analizujemy studium wykonalności, które zostało przygotowane przez lokalną grupę działania LGD9. Oni analizowali tą możliwość i zrobili takie studium. Jeżeli będzie można pozyskać środki zewnętrzne, to chciałbym, żeby to torowisko, ta ścieżka w przyszłości była naprawdę tak profesjonalnie wykonana. Tutaj są różnego rodzaju wiaty, miejsca do właśnie wypoczynku i utwardzony teren, bo samo wycięcie krzaków to nie gwarantuje, że my tam przejedziemy tym terenem. Ale w niektórych miejscach są rozmyte. Wiem, że część torowiska zostało tam przez kogoś gdzieś zepchnięte, bo sobie zrobił przejazd po brzeg, to naprawdę wymaga nakładów finansowych, których na razie nie mogę tak sobie powiedzieć, że zabieramy pieniądze z dróg i wykonujemy torowiska. Do tego trzeba się przygotować i to też czynią. Przygotowuję się do tego, żeby to zrobić dobrze, profesjonalnie. Jeżeli chodzi o zorganizowanie spotkania z panią nadleśniczy, to ja już wstępnie rozmawiałem z panią na temat ścieżek rowerowych. Jest otwarta na rozmowę, dialog i
Tylko że ja nie wyobrażam sobie, żeby zaprosić na sesję. To będzie na pewno w dużo mniejszym gronie. Jeżeli pan radny chce uczestniczyć, to też zaproszę w tym dniu, kiedy będę miał z panią leśniczy spotkanie i wtedy omówimy temat. Jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał uczestniczyć, też zapraszam. Nie ma najmniejszego problemu. I ja wstępnie się umawiałem, nie określiłem jeszcze terminu, ale temat podjąłem i rozmawialiśmy. Kruszywo jest ważone, tylko że nie za każdym razem, dlatego że to mogłoby się nam wiązać z kosztami kolejnymi, a mamy ustalone, że jeżeli jest, no może nawet nie podejrzenie, losowo co jakiś czas odsyłamy samochód na wagę i wówczas wiemy, jaki jest tonaż, bo od tonażu płacimy. Mamy przygotowaną, w umowie jest tak zapisane, że materiał, który jest przygotowany na drogi, to nie bierzemy ze ściany bezpośrednio, tylko on jest przygotowany na odrębnej pryzmie, tam jest mieszany też z kruszywem łamanym, tak żeby on spełniał wymogi, które określiliśmy, i wówczas tylko z tej sterty my możemy brać. I również i z tego kopca, czy jak to inaczej nazwać, my bierzemy próbki do badania. I to też nie musimy za każdym razem, tylko wyrywkowo. Jeżeli jest taka potrzeba, czy mamy wątpliwość, to wówczas się bierze, bo za takie badanie też trzeba zapłacić. Ale ważniejsze jest to, żeby był dobry materiał, a z tego co teraz wiem i tak jak ten pracownik mi informuje, to materiał jest dobry i prace przebiegają sprawnie. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni. Odnośnie pytania dotyczącego cmentarza, tak, przejęliśmy, akt notarialny jest podpisany, przygotowujemy się do dalszych działań, ale środki są ograniczone na ten cel, bo jest tam kilkanaście tysięcy tylko, także my nie możemy tam inwestować nie wiadomo czego. Będę chciał tam zrobić jakieś ogrodzenie, ale to będzie ewentualnie lekkie i niezbyt kosztowne. Także to już funkcjonuje jako cmentarz nasz gminny. Jeszcze odnośnie, wrócę do tamtej plaży, bo mamy zaplanowane 300 ton piasku na wszystkie plaże gminne. I podejdziemy do tego kompleksowo, nie tylko jedna plaża, czy jeżeli ktoś zgłosi, to wówczas jedziemy, nie. Na wszystkie plaże chcemy zanieść piasek i przygotować je do użytkowania, tak żeby mieszkańcy, turyści mieli możliwość rekreacji. Tyle, może będą jeszcze jakieś pytania. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu wójtowi za odpowiedzi na zapytania. Proszę państwa, radnych, teraz przejdziemy do punktu sprawy różne wolne wnioski. Proszę, kto z państwa radnych ma sprawy różne? Pan radny Anielawski Krzysztof, proszę. Pytanie, chodzi o plażę w Wielbrunowie. Tam też sporo ludzi przyjeżdża z miasta, tam jest postawiony zakaz postoju. Tam wystarczyłoby tylko przejść takie suki, no jakie drzewa są, tylko usunąć, na przykład czegoś wyrobić i tam ustanowić. Bo teraz to jest znak, zakaz postoju, ludzie przyjeżdżają, straż gminna przyjeżdża, czy policja tam mandatami ich okłada, a ta plaża jest po to, żeby były korzystne z niej. Czyli jest wniosek, żeby zrobić mały parking, tak? Tak, tak. Dobrze, to zapiszemy, to nie ma problemu. Ja wiem, że tam był konflikt z osobami przyjeżdżającymi, zostawiającymi samochody przy ulicy i były jakieś tam mandaty, no ale spróbujemy wydzielić część terenu na samochody, aczkolwiek to nie będzie duży pas, dlatego że tam jest wąsko i później no to zabierze też i możliwość rekreacji i wypoczynku, jeżeli zrobimy duży parking. Ale na pewno trzeba zrobić pewien pas do tego, żeby mogli tam zaparkować. To jest parking wydzielony, tylko troszeczkę on jest zrobiony, że to jest duży plac, a mało samochodów wchodzi. Tam jest troszeczkę tam jakieś zmiany kosmetyczne zrobić, żeby tam posunięcie weszło. Robimy. Proszę pan radny Jerzy Kruczel. Ja mam takie pytanie. W ramach porządkowania działek gminnych przystosowanych do plażowania, czy można grabić połamaną trzcinę, zgrabić ją na brzeg i spalić w formie ogniska, czy nie? Palić nie wolno.
W ogóle palić nie wolno. Nawet papierosy. Nie wolno palić. Ale to dobrze, a jak to może wychować w takim razie? Mogę na to jest jednostek, bo jest, załóżmy, że to jest nieporządek, no. Później na przykład. Jeżeli ta trzcina, sucha, załóżmy, leży, przeleciała sobie, czy została zdmuchnięta na teren gminy, i to są kawałki, tak jak liście z drzew, to naturalne jest, że można ją zebrać. A jeżeli ona sobie rośnie na terenie jeziora, to nie można jej dotykać. Nawet jeżeli jest uschnięta, uszkodzona, to jest... Ta, co leży, nie chodzi o trzcinę, która jest połamana, leży na brzegu. Lód połamał, leży trzcina połamana na brzegu. Można ją zgrabić, można ją spalić, ale działający gminy. Lub nie. Proszę pana prezesa, jak to uporządkować? Myśmy w kwietniu kupili takie urządzenie do rozdrabiania gałęzi i być może zdał na egzamin przy rozdrabianiu również i tej trzciny. Bo to wychodzą takie malutkie gałęzie, które można albo później spalić u nas w piecu. Kiedy ma takie urządzenie? Mamy, tak, kupiliśmy. Żeby, mamy mało ludzi, w związku z tym musimy troszeczkę jeszcze dodatkowo zainteresować maszyny, które przyspieszą te prace i zrobią to dokładnie. Prawda? Czy ta maszyna... Bo to jest problem, słuchajcie. Ja wiem, tak, panie, spróbujemy na... Pytam to, czy ta maszyna nie będzie generować bezrobocia większego, jak ona zastąpi kilku ludzi bezrobocie na wzrost. Ja nie narzekam na nadmiar ludzi, bo na ich dlatego się w ten sposób ratuje. Poza tym można trochę zgłosić powietrze na samochodach czy przyczepach ciągnikowych, bo gałęzie wiemy, one są gabarytowo duże, ale w sumie to jest nieduża ilość, to już się przewozi i dalej jest problem, co z gałęźmi zrobić. W tej chwili to jest mielone, cięte na małe kawałeczki, nadaje się do palenia w piecu. Możemy nawet... Spalinowe, czy jaki napęd? Napęd jest na małe kontraktora. Do traktora i to na przyczepę, albo można też i bobocza ten jakby zostawiać jego zgrabie, żeby stanowiło taką też. Panie profesorze, jak to technicznie rozwiązać, to co zgłaszał pan radny? Jeżeli uzgrabiają tam gdzieś w jednym miejscu, to przy okazji, jak wycinali jakieś krzaki w tym terenie, bo chciałem od razu puścić, żeby krzaki tam gdzieś wyciąć niepotrzebne i zmienić jedno i drugie. Tylko dajcie nam znać i wypróbujemy, czy to zostaje egzamin. Ale według mnie techniczne możliwości są. Ja myślę, że ją by trzeba było zgrabić i przesuszyć trochę. Tak, przesuszyć, ona mogła na brzegu, żeby osiągnąć. I później to wrzucimy i mam nadzieję, że dobrze. Dziękuję panie prezesie za wyjaśnienia. Proszę panią radną, panią Stasię Pierwszak o zadanie głosu. Ja chciałam zgłosić następujący problem. Otóż na odcinku drogi powiatowej od Pieczonek w kierunku Kruklany często, a najczęściej w weekendy bądź po południu, niektórzy z kierowców uzmykują sobie prawo do traktowania tego odcinka drogi jako toru wyścigowego. Mieszkańcy są świadomi tego, a kierowcy tym bardziej, że już zniknęły znaki informujące o pomiarach prędkości przez fotoradary i jest istna samowolka. Ja bardzo proszę, aby pan wójt bądź wskazany pracownik tutaj organu wykonawczego, może na spotkaniu z przedstawicielami policji, bo jeśli na piśmie taki wniosek zgłosić, żeby właśnie w takich miejscach od czasu do czasu pojawiała się policja, do prędkości od 100 do 150 km, a może jeszcze i większy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Proszę pan radny Leszek Rafałko. Pan wójt wspomniał przed chwilą o projekcie kanalizacji Igry Spytkowo. Może coś bliżej, jakieś terminy, bo tak nic nie wiemy na ten temat, że gdzieś kiedyś tam coś będzie. Ale ludzie złożą się ten bo ludzie się pytają. Dobrze, proszę państwa, w związku z tym, że są zapytania i zainteresowania, to opublikuję na stronie internetowej gminy, bo udzielę odpowiedzi teraz na temat Świdry. Projekt będzie w 2015. To są wszystko plany.
a wykonanie 2017. I jeszcze jakaś osoba. Stytkowo. No tu mamy większy projekt i to będzie realizowany przez nas. Projekt w tym roku, w czwartym kwartale, wykonanie, jeżeli radni uchwalą budżet na następny rok, to w następnym. Ale i jeżeli będzie dofinansowanie, bo tutaj akurat mamy ten duży projekt, liczymy szacunkowo, że to będzie kwota około 1 600 000. W związku z tym na pewno będziemy musieli to z dofinansowaniem. Zresztą mniejsze też staramy się z dofinansowaniem, jeżeli to sami będziemy realizowali. Czy ktoś jeszcze chciałby znać jakieś inne terminy innych miejscowości? Kanalizacji. Ja może zapytam pana Wojtani, jak świnie drewno, czy będzie tu strony Grzyska ciągnięte, czy i Gajowo kierują. Gajewo to jest rozbite na różne ulice i na przykład Gajewo, ulica Spacerowa, to będzie budowa 2016, Gajewo Dworska, budowa 2015, to wykonanie akurat leży po stronie Gminy Zakładu Komunalnego. Ulica Zachodnia, liczymy na to, że kanalizacja być może 2016, zobaczymy jeszcze jak Świderska. A nie ma. Nie było podań o kanalizacji. Ale to z której strony będzie problem? Znaczy Świderska. Ale to jest ciśnieniowo. Jeżeli. Chyba, że. Tak. To my dajemy taki konspekt, że widzimy tutaj, on później sprawdza technicznie, kiedy jest potrzeba przeprojektowana, czy takie rzeczy. Jak będzie przychodzić na świetle u mnie koło domu i nie będę mógł się wyłączyć, jak nie będzie podania. Nie, nie tak, kolego radny, tu pani Ania wytłumaczę. Zawsze można się wyłączyć, dlatego że my wyznaczamy trasę dla projektanta, żebyśmy się na przykład wzdłuż Świderskiej do Świdy. Ale teraz mamy problem z drogami. Drogi wojewódzkie czy powiatowe w ogóle nie wpuszczają w pas drogi. Często w ogóle jest konieczność przeprojektowania trzema działkami z tyłu albo w ogóle inaczej. To później projektant będzie musiał do końca zaprojektować. My chcemy koło Świderskiej puścić, żeby zebrać ten kawałek, te zabudowania, gdzieś tam będzie będą przepompownia, a gdzie będzie większe skupisko, to musi być kawałek grawitacji, żeby to później wszystko przekłoczyło konkretnie tutaj już na do Antonowa, na tą ulicę tutaj Antonowskiej, gdzie posiadamy już kanalizację grawitacyjną. Czyli tam, gdzie są zabudowania, będzie kawałek grawitacji, później tłoczny, studnia rozpędza i później znowu trafia nam do grawitacji. A konkretnie gdzie będzie, przy której tej, to nikt panu nie powie. Dopiero kiedy projektant wyrysuje i uzgodni to z odpowiednimi służbami, jednostkami i uzyska decyzję. Bo jak będzie szła na świecie, żeby nie poszła tam za. Ale jeżeli będziemy robić projekty, to będziemy pierwszy robić spotkania z mieszkańcami. Musimy pierwszy wyłonić projektanta. Później na pewno on będzie musiał też wziąć pod uwagę plany zagospodarowania przestrzennego. Nie tylko, że jest pieniądze, bo później mamy problemy, że jest sieć, a był plan i tutaj się budują ludzie i też nie są uwzględnieni. Także będziemy starali się to robić kompleksowo. I wszystkie uwagi jak najbardziej będzie przyjmować i myślę, że to nie będzie jedno zebranie, tylko więcej. I tak przez, jak będzie szedł przez działki prywatne, a teraz jak drogi nie wpuszczają, to jest taka konieczność, to musi być zgoda pisemna każdej osoby i on będzie musiał być powiadomiony, będzie miał narysowane i konkretnie będzie pytania, czy będzie udzielane. Mnie to tylko to dziwi, że tam jeden mieszkaniec domaga się, a tutaj na świtach jest żenia pana Dariusza Eksterowicza i on ma z tym problem, że ma tę wodę popiera. Czemu tu nie, w tym kierunku nie jest problem? Powiem, że pan Eksterowicz do nas, odkąd ja pracuję, nie wpłynęło żadne podanie od pana Eksterowicza, czy tam od jedną osobę od Świder, bo wody brakowało tam na kolonii, ale to kwestia 800 metrów wodociągu. Jeżeli będziemy robili, no to na pewno będziemy tak jak w Kozinie robiliśmy, tak? Są pierwsze spotkania, robimy w świetlicach, kto jest zainteresowany, czy gdzieś ktoś ma plany, to później już projektanci muszą też konkretnie z każdą osobą. To jest drugi etap, bo pan sam widzi, koszt taki
tylko odcinek też pewnie minimum 300 jest założony, bo to są długie odcinki. Kwestia tam pewnie będzie dwóch przepompowni czy ileś. Następne przepompowni, następne koszty. To są za duże pieniądze, żeby położyć tylko nikt, żeby nikt nie mógł się przyłączyć. No tak, słusznie. Dziękuję pani kierownik. Teraz proszę pan radny Wiesław Kulik. Pytanie tam związane z miejscem przy Wilkasy. Zgłosił się do mnie pan Fuchs, który ma na cmentarzu w Wilkasach nagrobki, nie wiem czy tam rodziców czy kogoś bliskiego. Tam został bałagan pozostawiony w gościńcach drzew i chciałbym zapytać, kiedy mu tam włożą przopnąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, po ostatnich opadach są bardzo duże kałuże na ulicy Szkolnej w Dolnej Partii. Tam jest planowana inwestycja chodnika do kościoła, natomiast po rozmowie z mieszkańcami wydaje się bardziej zasadne, żeby była zrobiona cała nawierzchnia asfaltowa z poszerzeniem tylko nawierzchni asfaltowej i niekoniecznie z tym chodnikiem do kościoła. Dlatego, że tam mówię, w dolnej części są dwie bardzo duże kałuże, które no, podczas dużej ulewy dojdzie do kościoła idą po prostu po błotach. No to mogę pokazać, tam zdjęcia są te kałuże wielkości, no szerokości tak jak cała jezdnia. Ta woda się nigdy tam nie ma odpływu. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz na ulicy Lipowej, to jest droga powiatowa, natomiast zejście do ulicy Nadbrzeżnej, też po tych ostatnich ulewach się okazuje, że woda spływa na ulicę Nadbrzeżną i zalewa pierwszą z posesji po lewej stronie na ulicy Nadbrzeżnej. Tam jest problem związany z kartką ściekową, w związku z tym, że kartka ściekowa znajduje się tak jakby za drogą Nadbrzeżną, a nie przed, czyli niżej niż powinno być to zrobione. I no tutaj też bym prosił, żeby gmina może zareagowała i poprawiła ten element, bo to jest tam uciążliwe dla tych mieszkańców. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych? Pan radny Waldemar. Chodzi o kanalizację wodę, kolonia Kozin. Pan to gmina, czy coś tam jest ujęte? Nie ukrywam, że kanalizacje na koloniach to są tak duże koszty, że oni się nie zwracają. Czyli tutaj idziemy bardziej przydomowe oczyszczanie. Na razie wysyłam takie informacje tutaj, gdzie się ludzie są, zielone kamionki, czy inni nawet w Gajewie, teraz wszyscy już znają niektórzy, z informacją, ci, którzy nie mają podpisane umowy na nieczystości. I jak jest ktoś na koniec, to prosi o informację, czy w przyszłości będzie zainteresowany przydomową oczyszczaniem. Bo na razie Narodowy Fundusz przez tyle lat, co tu przez 4 lata nigdy nie ogłosił naboru na przydomowe oczyszczanie, ale może za 2 lata ogłosi i my będziemy składać wnioski, będzie można uzyskać dotację na przydomowe oczyszczanie. Dlatego jak składam takie informacje, to my zawsze prosimy tam w ostatnim zdaniu, żeby napisali, czy w przyszłości są zainteresowani wykonaniem przydomowej oczyszczania. Ale już tam rozumiem, że się uzupełnię może panią kierować. Jeżeli chodzi o te odległe podłączenia gdzieś tam kolonijne, my zostawiliśmy taki bufor finansowy w gminnym zakładzie komunalnym. Jak skończą realizować te zadania, które teraz mają, to rok 2018 do 2020 mają jeszcze środki wolne na właśnie te odległe podłączenia kolonijne ewentualnie, jeżeli chodzi o wodociąg. Bo kanalizacji to tak naprawdę nie opłaca się ani nam prowadzić do tych odległych osób czy siedlisk, ani tym osobom, które tam mieszkają, ponieważ koszt jest znacząco wyższy niż budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, która już może być w kwocie 3000 czy 5000, w zależności od tego, jakie jest podłoże. Gdyby nawet było trudne podłoże, to wtedy można część podłoża wymienić i wówczas ten koszt budowy jest znacznie tak niższy niż kanalizacji. Poradzić z kanalizacją, bo tam na kolonii gospodarstwo nadzora, ale szczególnie chodzi o wodę. Woda to też jest kwestia ekonomiczności wykonania tej sieci, tak jak wcześniej mówiliśmy. W pierwszej kolejności bierzemy te miejscowości, czy te obszary, gdzie jest gęsta zabudowa, też nie mają jeszcze wodociągu. Ja wiem, ale panie wójcie, tamci ludzie mieszkają po 50 lat, mają gospodarstwo, mają krowy, wiadomo, że woda jest potrzebna, brak, susza. Ci, co budują się nogi, ja rozumiem wszystko, nie, ale uzasadnione. Ja mam jeszcze pytanie do pana prezesa, bo pan prezes mi tutaj najlepiej odpowie. W Pogaczewie w ubiegłym roku to było tam przyłącze robione i tam dalej miała być przepompownia. Czy to będzie ciąg dalej
Tam są dwa etapy. Pierwszy no właśnie, a drugi gdzie jest też zapisany? To jest też ujęte, ale nie w tym roku. Ja nie mówię w tym roku, tak, ale tak, czy to jest zapisane? Jest, tak, fajnie. Bo to pierwsze etapy. Proszę pan radny Jerzy, proszę. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie budowy oczyszczalni przydomowych. Czy jeżeli jest plan zagospodarowania przestrzennego, czy starostwo nie będzie robiło problemów z budową oczyszczalni przydomowych? Jeżeli jest plan zagospodarowania przestrzennego, to w planie wyraźnie jest zapisane, że przeważnie każdy plan zakłada do sieci kanalizacyjnej i zakazuje nawet zbiorników bezodpływowych, już nie mówiąc o przydomowych oczyszczalniach. A więc tam, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego, nie widziałam planu, żeby dopuszczał przydomowe oczyszczalnie. I teraz mamy większość planów, gdzie też zakładują zbiorniki bezodpływowe. Niektóre plany do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszczają zbiorniki bezodpływowe. Tam, gdzie te plany, to właśnie to jest taka, powiedzmy, mała pięta Achillesa, że dopóki nie mają kanalizacji, to po prostu nie mogą się budować, bo jest kategoryczny zakaz. Ja się w tym wypadku zostaje tylko Szambo i Sobia własna. Przykładam takie pytanie, bo to jest dla nas wszystkich chyba odpowiedź powinna być. Jeżeli ten Kalinowo buduje ktoś, bierze kredyt, to mieszkać nie może za 3 lata, co będzie? Dlatego dopuszczane jest Szambo, tak jak pani powiedziała, okresowo, a wodę studnia. Ja jeszcze tak zapytam, panie Wamku, ja zapytam. To takie małe Szambo, że później było studzienką rewizyjną do tego niż projektu, tak? Do kanalizacji. Jest jakiś No woda jest mikroem, woda to i technicznie, i finansowo to nie są aż takie duże kwoty. Bo ja chciałam właśnie, pani Aniu, ja chciałam zapytać pana Wójta w tej chwili po tej rozmowie, bo wiemy, że kanalizacja to jest poważny problem, a woda to jest mniejszy problem. Czy można by tej wody puścić szybciej, a kanalizację zrobić tak, jak mówimy? Ja rozumiem, bo ona mieszka w Flandrii w ogóle. Tak, bo on mówi, że budowa nożami, jak teraz trafiamy. Można na koniec roku zdają się oszczędności, a więc przestaniemy pieniążki. Może będziemy w stanie to wykonać. Ja już to, przepraszam, chodzi na przykład u nas w Szyłach. Jestem, nie ma planu. Ktoś dostaje pozwolenie, buduje to. Przyłączę, jest droga, pani wie. Ale w decyzjach to już jest napisane, bo on sam wnioskuje, czy on chce studnię, czy przydomową, czy coś. W decyzjach zabudowy. Ale tam u tego pana to jest z wodociągu. Pan ruszył. I co, i teraz raptor powie, że już w sumie jeszcze wróżbą stawiasz ten. Nie dałeś pozwolenia? No, starostwo nie wyda pozwolenia, jeżeli nie uzyskał innego zakładu warunków tak zwanych przyłączenia. Warunki on dostał. Ale czy jest możliwość wykonania tego? No to jest tylko termin. No termin, no właśnie, za 3 lata. Taki szczegół mały. Poważny sprawy, trzeba jakieś środki podjąć, bo to się napiętrzy wszystkiego. Mamy 56 planów. Proszę Państwa, dlatego też tak podeszliśmy kompleksowo, żeby ten program już zakończyć w tej gminie i do 2020 roku wykonać wszystkie instalacje kanalizacyjne i wodociągowe, które są tutaj kluczowe. Nie ma możliwości zrobienia na czyjeś życzenie, jeżeli akurat rozpoczął budowę i mamy wydać, tak jak tutaj w tym przypadku, 373 tysiące złotych, żeby podłączyć jedną osobę do wodociągu i kanalizacji. To nie tylko na budżet naszej gminy, ale podejrzewam, że wielu innych i dużych. To jest po pierwsze. Rozumiemy, że obecnie nie można. Obecnie nie można, ale mamy to zaplanowane, pozyskamy środki zewnętrzne i jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, no to 2017, może 2018 zostanie wykonana ta inwestycja. No, ale to ja przepraszam jeszcze chwilę, ale wiecie, moja nie jest taka myśl, że stworzyć pieniądze robić, tylko przy wydawaniu pozwolenia, żeby zaznaczyć, że dopiero może być problem. Ja rozumiem na budowę. Że tutaj w uzgodnieniu na tak, przykład, tak, kiedy tak, wiadomo, że sieć będzie budowana w tym roku. Uzgadnia wtedy, kiedy jest decyzja lokalizacji, gdzie jest plan, to on nie pyta. Ono, bo starostwo wtedy ma plan. Gdzie tak nie do końca jest prawnie to wszystko dobrane, ale do starostwa miała plan, już nie musi je zeskakować, czy on zostanie zabezpieczyć usługę. To dziękuję panie kierownik, panie Wandku. Myślę, że tu już wyczerpaliśmy temat. Teraz pan radny Czesowski. Jeszcze jedno pytanie, leciało mi z głowy. Jak się ma sprawa w sądzie, która była z panią Krukowską i z tą linią na brzegu? Czy to już jest zakończone, bo nic do tej pory, żadnych informacji nie mamy, a to jest chyba dla mnie. Sprawa jeszcze jest niezakończona. Nie jest na nawet terminu kolejnej rozprawy. Czekamy. Sąd ma nas powiadomić.
Dziękuję. Panie radny, jeżeli chodzi o dwa słowa, to trzeba rękę podnieść, bo nie można. Ja dopuściłem. To proszę mówić. Słuchaj, chodzi, bo był biegły geodeta, który miał pomierzyć działki, powierzchni i nadać numer. Biegły geodeta był z Mrągowa, on już przekazał do geodezji, geodezja musi zarejestrować i do sądu wysłać i sąd już będzie finalizował sprawę. Także to może być, jak to się mówi, lat lepiej. Dobrze, to dziękuję panie radny. Proszę państwa, jeszcze ja bym chciał powiedzieć w temacie dróg, bo to niezmiernie ważny, istotny temat to drogi właśnie też wirowe gminne dla mieszkańców. I chciałbym powiedzieć, że po ostatnich spotkaniach z panem Malitką, jak u nas drogi były robione, to ja nie chciałem, żeby zbyt długo ten sprzęt u nas przebywał, to nie wszystkie drogi żeśmy szwirowali. Które drogi trzeba było koniecznie źle, to są wyszwirowane, ładnie zrobione. Jeżeli chodzi o materiał, o którym była mowa, to jest nieporównywalnie lepszy niż ten, co był wcześniej. Już nie będziemy mówić skąd, tylko wiadomo o co chodzi, bo tamten materiał to jeszcze do tej pory czkawko się odbija, to jeszcze go nie można tam odpowiednio ukształtować, bo rozsypuje się. A ten materiał, co teraz jest złożony, aby tylko dopilnować trzeba, panie wójcie, żeby nie pogorszył się, ale takie jak jest, to tak jest zagrożony, że nawet te deszcze, które były ostatnio, nie ruszyły tego, czyli jest bardzo gorszy. I chciałem powiedzieć, że my z panem Malitką i z panem z zakładu komunalnego, pan Kogol, kierownik, tak, był u nas, bo tu ja chciałem powiedzieć do radnego pana Piotra, że Kochulskiego, że właśnie tak trzeba robić, żeby sołtysi radni kontaktowali się z tymi wykonawcami. Ja tak zrobiłem, że po prostu wszystkie drogi objechali, pan Malitka sobie zapisał, co mniejsze, ale proszę później panie Piotrze będzie pan mówił. Przyjdzie czas, to panu też udzielę głosu, jak trzeba. Chodzi o to, że pan Malitka sobie zanotował w czasie, gdzie co trzeba robić. I ja chciałem zwrócić uwagę, żeby nie generować niepotrzebnych kosztów, tam gdzie żwirówki są dobrze zajeżdżone, mimo to, że mają dołki. Panie Marianie, proszę nie rozmawiać w trakcie. I powiem państwu, żeśmy tak uzgodnili, żeby żwirówki, które są dobrze zajeżdżone, w miarę dobrze wyżwirowane z poprzednich lat, to my ich po prostu nie szwirujemy, nie równamy nawet, bo to się wtedy jeszcze pogarsza. I uzgodniliśmy wzorem z powiatu giżyckiego, bo zauważyłem, ja to zgłaszałem już na sesji, że powiat giżycki, jak są żwirówki, między innymi taka żwirówka jest siedliska w stronę Miłek, szeroka żwirówka, kiedyś to była droga stronowiczna, Babrońska nawet, to oni jadą z przyczepami ze żwirem i dołki to zasypują. To niewiele kosztuje. I my także uzgodnili z panem kierownikiem zakładu komunalnego i z panem Malitką z ramienia Urzędu Gminy, że te drogi mniej istotne, takie co nie są zniszczone, to zostawiliśmy po prostu teraz, żeby cięcie robić. A tutaj po jakimś czasie, panie prezesie i panie wójcie, trzeba by było po prostu wziąć paru ludzi i wsypać w dołki, drogi są eleganckie. A jeszcze taki temat, jak kto jeździ po drogach w drogę, to wie, że na żwirówkach co jakiś czas się robi tak zwana tarka. To jest bardzo uciążliwe dla kierowców, niszczy się samochody. A tarkę to zlikwidować, to jest niewielki nakład finansowy. Czyli jak ja mieszkałem kiedyś przy żwirówce, teraz mój brat mieszka w Kruchach, to on po prostu brał włókę, taką co jak mają rolnicy na polach z obręczy, przyjedzie się taką włóką tam i z powrotem i już jest elegancko. I my tu wnioskowaliśmy do zakładu komunalnego z panem Malitką, do pana Koguta, żeby zakład komunalny zrobił ze zużytych ciężkich felg, ciężarowe samochody czy coś takiego, taką włókę, która by ciągnął ten sturę, by osobę przewoził na poszczególne żwirówki, taką gminę. To jest bardzo niewielki nakład finansowy i drogę żwirową tylko przejechać i już tarki nie ma. Jest elegancko. To tak na marginesie mówię, żeby to było sprawnie i kosztów nie generować niepotrzebnych. I chciałbym powiedzieć się do pana prezesa, jak chodzi o ten Rembach, dobrze, że zakład komunalny go kupił, ponieważ jak chodzi o tę część torowisk jest wykorzystywana jako drogi gminne dla mieszkańców. I tam te krzaki tak zarastają, że ja bym prosił, żeby za jakiś czas pan wójt dał zlecenie takie, żeby gdzie trzeba w gminie, żeby te krzaki właśnie tym rębakiem zniszczyć i żeby przejazd był lepszy. To jak chodzi o takie sprawy, jeszcze państwu powiem, że tutaj mi, zaraz powiem, pani dyrektor powiatowego ośrodka rozwoju edukacji, pani Bożena Gniuszewicz, tutaj zostawiła dla nas takie pismo. Ja się domyślam, że to jest dla nas radnych, jako żebyśmy zastosowali prywatnie, nie jako urząd, nie jako rada gminy. Ja przeczytam tylko, żeby wszyscy wiedzieli. Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania
drugiego powiatowego dnia talentu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu giżyckiego. Uroczystość odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 roku w Giżyckim Centrum Kultury, rozpoczęcie o godzinie 9. Impreza jest objęta patronatem honorowym starosty giżyckiego i przewodniczącej Rady Powiatu. Państwo również możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę. O naszym przedsięwzięciu będzie można przeczytać w prasie i zobaczyć krótką relację w telewizji lokalnej. W jego realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na spodziewaną liczbę uczestników gorąco liczymy na Państwa wsparcie, wierząc, że dla nas będzie to wspaniała promocja i reklama. W zamian możemy oferować certyfikat z podziękowaniem, wpis na naszą stronę internetową, nazwisko, logo pod tytułem Przyjaciel Talentu, polecenie usług Państwa firmy, podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości, możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych, informacje w mediach lokalnych. Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji, na co przeznaczamy dotacje. I tu wyszczególnienie jest. Dotacje przeznaczają na druk zaproszeń, dyplomów, upominków okolicznościowych dla uzdolnionych uczniów oraz zorganizowanie wystawy prac plastycznych i fotografii. Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i promocję talentu naszych uczniów. Z wyrażaniem szacunku Pani Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, Pani Bożena Lipuszewicz. Tutaj jest podany telefon, mail, fax i zachęcam w imieniu numer konta, również jest podany tak. Ja myślę, że to zostawił Pani z Biura Rady, Pani Basi Sosnowicz. I kto z Państwa radnych, czy ktokolwiek chciał pomóc w tej sprawie, to proszę się zgłosić. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę Panią Wiceprzewodniczącą o zabranie głosu. Zabrać głos w sprawie tego pisma, które złożyłam do Rady z informacją wójta na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rozumiem, że to, co dostaliśmy, to jest ta odpowiedź? Nie. No właśnie, bo byłoby to dosyć takie niespójne z tym, co napisaliśmy. Nie? Bo wszyscy dostali, mogę streścić szybko, albo tak mogę zabrać głos? No albo jeśli tak, to proszę. Bo sprawa jest, w sumie coś na rzeczy jest i jest się zwłoknie, trzeba było się zająć. Tak. Miałem podjąć ten temat. Dostaliśmy odpowiedź z biura, które wykonuje zmianę studium. Dostaliście Państwo ksera. Jest to tylko taki harmonogram działań, który dotychczas był wykonany. Zaprosiliśmy ich na sesję, ale przepraszali, nie mogli w tym terminie przyjechać i złożyć szczegółowego sprawozdania. Zadeklarowali się, że na najbliższą sesję następną na pewno przyjadą i poruszymy ten temat szczegółowo, przedstawią, co jest już wykonane, a co można jeszcze zrobić czy też zmienić. Także na razie jest tylko taka krótka informacja o tym, jaki był harmonogram działań, a później dopiero będzie sprawozdanie szczegółowe i będziemy mogli podjąć kolejne działania. No dobrze, to dziękuję za ten bardziej wyczerpujący opis sytuacji. Właśnie bo należało do tym studium albo dalej procedować, albo zająć się tak samo jak planem, który był jednocześnie wtedy procedowany, czyli podjąć uchwałę o uchyleniu ewentualnie tego studium, tak? Lub zmieniać go nie tylko pod jakby względem lokalizacji tych dużych farm, dużych elektrowni wiatrowych, tak? Już jest tu megawatów, tylko wszelkie inne okoliczności zmiany ująć prawne i inne. Chodzi mi o ilość mieszkańców, które, tak? Tutaj tak, inne przestrzenie. Wrócimy do tematu następnej sesji. Dziękuję. Tak, właśnie jeszcze chciałam zapytać pana prezesa, czy coś na temat jakichś rozliczenia na tego autobusu do domów małych może było wprowadzone? Jeszcze raz proszę. Miał pan że przeliczy pan stosowność okresu pożuchy na południu rano, czy może któryś się opłaci, bo to jest jeszcze jeden pewien pomysł. Ja przedstawię panu, to zmienić wiatro. Można też. Panie prezesie, zaapelowałem do tego pana, który co zgłaszałem na komisji, czy to na poprzedniej sesji,
który był bardzo zbulwersowany, że ten kurs zostanie zlikwidowany do Kożuch Mały. Przed komisją, tą, która była wspólne posiedzenie komisji, ja zatelefonowałem tego pana, żeby on uczestniczył w komisji, żeby przedstawił swoje argumenty, tak? Bo pan mówi swoje racje, a on to jakby neguje i swoje przedstawia. No i muszę państwu powiedzieć, że ten pan tak by przemyślał temat i powiedział takie coś, myślę, że rozsądnie. On powiedział tak, że rano te autobusy, co jadą, to jadą do Puszczu, wiosną, one tam zajeżdżają, ranne kursy, tak poranne. A jak chodzi o ten kurs, jemu najbardziej zależy o tym kursie, jak ludzie z pracy jadą, czyli po 15, jakoś tam około 16. I on powiedział w ten sposób, żeby ja to tak przedstawił, że jeżeli ktoś kupi bilet w Giżycku do Kożuch Małych, to niech ten autobus wtedy tam zajeżdża. A jeżeli kierowca wie, że biletu nikt nie kupił, to żeby po prostu czasu nie tracił, tylko jechał dalej. Czy to jest możliwe? No właśnie, kierowca cała, nie dużo kupił bilety, to pojedzie tylko wtedy, kiedy będzie potrzeba mieszkańca. No do Warszawy też tak można. Panie prezesie, proszę się do tego odnieść. Czy ten kurs musimy likwidować, czy może jakiś mniejszy wóz, żeby tam jeździć? Ja bym przedstawiał sytuację finansową tego przedsięwzięcia. Tutaj doszliśmy do wniosku, że będziemy jeszcze sprawdzali ten mały autobus o godzinie 8 przez maj. Zobaczymy, czy tutaj przynajmniej ten autobus udałoby się ten kurs uratować. Co do zakupu tego jednego biletu, no trudno mi jest w tej chwili ocenić, ale jeżeli jeździło 8 osób w miesiącu, w ciągu miesiąca, to nawet jeżeli ktoś kupi jeden bilet, no to będzie jakiś taki wyłom, który trochę jest taki... Może, ja już tak mówię, panie prezesie, może niech tam jakiś mniejszy bus jeździ po tej 15 tam jakichś Kożuch Małych, jak to w pracy ludzie wracają, nie wiem. Może spróbujmy przez sezon letni, może większe zainteresowanie będzie. Panie Przewodniczący, ja niedawno miałem 8 autobusów na cele właśnie transportu lokalnego, w tej chwili mam 6. Ja muszę w tej chwili tak to wszystko zorganizować, żeby mi to chodziło. Dla mnie wypadnięcie jednego autobusu w tej chwili, no to jest po prostu reorganizowanie całości jakby wykonywania zadania, do czego ja nie dopuszczę, bo ja znajdę rozwiązanie. Ale mówię, jest to tak napięte w tej chwili, że dla mnie taki wyłom też powoduje pewne perturbacje. Nie wiem co to, że zimą te duże autobusy, one praktycznie na tej trasie pan sobie nie dają rady. I tylko dlatego po prostu... Czyli tak reasumując, że ten kurs po 15 na razie jeszcze nie będzie? Na razie jeszcze nie, no mówię. Zobaczymy co będzie. Ja nie wychodzę z założenia, że likwiduję całkowicie. Jeżeli nadarzy się możliwość, prawda, i będę przekonany, że ma to sens, ten ekonomiczny również, bo ja muszę się opierać na tej też działalności, żeby ona przynajmniej wychodziła na zero, bo to świadczenie dla potrzeb gminy, to wtedy po prostu powrócimy do tematu. Czyli przyjrzymy się sprawie i zobaczymy co. Zobaczymy, dajmy sobie 4 maja, żeby ocenić, jak wygląda sprawa tego małego. Dziękuję panie prezesie. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze by chciał głos zabrać w sprawach różnych? Proszę pan radny Jerzy Kuczek. Ja bym chciał po zakończeniu remontów dróg gminnych zorganizować wycieczkę na zachodnią stronę gminy. Po zakończeniu. No pan będziemy robić. Po zakończeniu. To zapraszam. Ja myślę, że tutaj bym uzupełnił pana wypowiedź pana radnego, ponieważ jak był wyjazd, ten co poprzednio był przed remontem dróg, to nie było zachodnia czy wschodnia strona. Tylko było tam, gdzie kto zgłosił z radnych i tam, gdzie pojechali. Pojechali w różne miejsca. Tam, gdzie radni zgłaszali, a pan radny zgłaszał, że pojechali. Dlaczego my nie pojechaliśmy? Ja nie słyszałem. Byliście bo nie była późna godzina. Ale to nie miała przebicia. Nieprawda, coś Jurek, coś nie prawda. Tak jest. Byliśmy, gdzie kto chciał. Gdzie kto chciał, wszędzie pojechaliśmy. Tak, po prostu, ale ja myślę, że szybko, bo czas. Proszę państwa, radnych. No to przyjęliśmy, to już trudno. Ja tylko powiem Państwu w ten sposób, że teraz, jeżeli pojedziemy po remontach dróg, sprawdzić jak to zostało zrobione, również w ten sam sposób, gdzie radni powiedzą, tam jedziemy. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Wójcie. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze uzupełnić jedną informację, bo mówiłem o szkole gimnazjum Wilkasa. Chciałem dodać tylko, że inne szkoły też są bardzo dobrze prowadzone, że są duże osiągnięcia innych szkół. Szkoła podstawowa w Wilkasach na przykład ma sportowe czwartki i też tam duże są osiągnięcia i dzieci jadą dalej zdobywać
miejsca znaczące. Szkoła podstawowa w Bałtach brała udział w BRD do bezpieczeństwa ruchu drogowego. To był konkurs powiatowy i to było jako pierwsze miejsce w powiecie. Inne szkoły też mają inne osiągnięcia, ale teraz ze wszystkimi się nie przygotowałem, tylko tak, żeby dla równowagi też powiedzieć, że wszystkie inne też mają duże osiągnięcia i są dobrymi szkołami. To tyle chciałem zapewnić. Dziękuję panie wójcie. Proszę panie wiceprzewodnicząca Maria. Znaczy jeszcze ja chciałabym o autobusach i o przystankach autobusowych. Mieszkańcy mojej wsi zgłosili taki projekt i taki prośbę, że w porozumieniu u nas autobus linii prywatnej RIG, żeby korzystał z wiaty przystankowej, która jest w środku wsi, a nie poza obrębem wsi, czyli oddalona od wsi ponad kilometr. Czy istniałaby taka możliwość? A ta wiata jest, należy do gminy, tak? Tak, należy do gminy. Były zdjęcia, był projekt. Oni się zgadzają, żeby tam zajeżdżać. Właśnie tego. To wniosek złożymy. Czy to jest możliwe, panie prezesie, czy to pan wypowie? Nie, pan prezes. To akurat to ja odpowiem. Właśnie tak. Ta firma nie zwracała się do nas z takim zapytaniem, bo to się też wiąże z pewnymi opłatami, drobnymi bardzo. Ale jeżeli jest taka potrzeba, to my wystąpimy do nich z takim zapytaniem. Znaczy wniosek, nawet ten jeden grosz, bo ja się dowiadywałam, to jest z naszej kwestii i gestii i oni nawet ten jeden grosz nie chcą, więc byliśmy ze strony, oni nie. Oni nie mają płacić. Oni mają płacić. Oni mają płacić, a w ich interesie to właśnie nie jest, tylko w interesie mieszkańców. Tu mamy problem. Ale my nie możemy ich zmusić. Możemy do nich wystąpić z taką propozycją, żeby korzystali. I zobaczymy, co odpowiedzą. To dziękuję panie wójcie, że to tak się udało gładko załatwić bezproblemowo. Myślę, że kończymy, tak? Proszę państwa radnych, już nie ma więcej spraw różnych, tak? Zamykam 8. sesję Rady Gminy. Wszystko dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję.